Model pamięci to T-Force... coś tam. To T-Force Delta Dark, i czy uda mi się poluzować, pociaśnić, No i odnowa Polska Ludowa, bo mikrofon był rozładowany. Kurde. I tym sposobem się wbiłem, bo nie włączyłem lampy. Wszystkie przepusty, jak widać na kable, są... No i... Bacz. Aluminiowy. No i nie ma. Był. Gdzie jest? Ale jaja. O, jest, mam. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was dwie karty. Aorus Gigabyte. LGA 2066. Gdzie to było? Pewnie firma Wam, znaczy nie wszystkim. Moi drodzy, fokus. Na platformy co? Musi jechać teraz. GW. Musiałem się podeprzeć ciągą, żeby czegoś nie popierdolić. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Karta graficzna to Asus RX 570 z 4 GB. W przypadku ładowania się systemu operacyjnego, czy też otwierania, ładowania się aplikacji. Zaraz pod portami U2 jest możliwość podpięcia przepłumowie... high flow meter. Żeby się świecił jak psu jajca. Ile jeszcze przejdzie tych samochodów? Do roboty się weźcie. Nie będę zbytnio się spuszczał nad specyfikacją tej karty graficznej. 15-12 k***m w słupek. No tak trochę nie z dupy, nie z pietruchy. K***wa osłonę. Co do miejsca na zasilacz? Tego jest k***wa nie wiem ile. No i czas na podsumowanie. Może podniosę trochę ten, żeby mi brzucha nie było widać. WWZ. No. Gdzie mamy Vulkan API. API Vulkan. Jak widzieliście, na ustawieniach wysokich nawet. Gdzie średnie FPS potrafił zlecieć, lecieć. Poziom głośności całego zestawu to nie pamiętam ile. Linka do koszyka z podzespołami